Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bloody. Dzisiaj kontynuujemy naszą wędrówkę z grą Dear Esther. Jesteśmy, to już jest czwarty chapter, czyli zarazem jest też ostatni. Udało nam się wyjść z jaskini i teraz jesteśmy już, widać, że ogólnie rzecz biorąc zapada w zmrok, co nie? Już pomału robi się ciemno. Natomiast tutaj przy wejściu widzę coś bardzo interesującego, namiot. Czyli można się domyśleć, że faktycznie ktoś tu egzystował. I biorąc pod uwagę, że wokół są rozrzucone puszki z farbą, to pewnie to jest właśnie ta sama osoba, co namalowała te wszystkie malowidła w jaskini. To jest dosyć ciekawy aspekt. I o, włączyła się efektowna dosyć muzyka. Zostanę przez chwilę cicho. The moon over the Sanford Junction, headlights in your retinas. Donnelly drove a grey hatchback without a bottom. All the creatures of the tarmac rose to sing to him. All manner of symbols crudely scrawled across the cliff face of my unrest. My life reduced to an electrical diagram. All my gulls have taken flight. They will no longer roost on these outcrops. The lure of the moon over the Sanford Junction is too strong. Niesamowity efekt, co nie? Naprawdę, światło księżyca pada, odbija się od wody. O, patrzcie, na niebie widać gwiazdy. Chmury się pomału przesuwają. Niesamowity widok. Gra w tle, gra bardzo klimatyczna muzyka. To wszystko pięknie się łączy. A ja nie wiem, w którą stronę mam iść. Natomiast ten rysunek wygląda jak jakiś rozpis procesora, bo no sam nie wiem, co to może oznaczać. Mi się wydaje, że to jest typowy rysunek abstrakcyjny. Widocznie osoba, która spała w tym namiocie, miała wybujaną wyobraźnię, że też rysowała takie całkiem interesujące rysunki. I to w całej jaskini, tak jakby jakiś gościu typu ja miał tamtędy iść i to oglądać. Prawie jak muzeum. Muzyka gra. Już niestety oddalamy się na tyle daleko, że już postać mi się sama zanurza. Jest ograniczenie takie. No niestety, nie mogę nic na to poradzić. Muszę jakoś wypłynąć po prostu. No dobra, naprawdę ładna gra ta muzyczka. Jednak my musimy się teraz wydostać, bo żeśmy wpili do tej wody i niestety nasz bohater ma trochę czasami problemy z wynurzaniem się. Nie tyle z wynurzaniem się, co wychodzeniem na brzeg. Tu widzę jakieś łagodne, zdawałoby się, wejście, to może nam się uda. O kurczę, no dawaj, 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 dasz radę. Och, udało się, uff, jesteśmy w końcu na powierzchni. Dobra, to chodźmy teraz już wzdłuż tej ścieżki, bo troszkę faktycznie z niej zboczyliśmy. Zobaczmy najpierw może, co tutaj jest, bo tutaj wygląda na coś ciekawego tak właściwie. Ja miałem tutaj pójść od razu najpierw, ale na początku stwierdziłem, że pójdę jednak w tamtą stronę. No i sami widzicie, jak ja lubię czasami przedłużać rozgrywkę, co nie? Niby już dawno normalne osoby, wszystkie normalne osoby poszłyby dalej, ale ja koniecznie muszę wszystko zobaczyć. No i potem się tak dzieje, że przeze mnie rozgrywka jest bardzo przedłużona. No ale czy to właściwie jest źle? Można się zrelaksować, można posłuchać muzyki. A my zobaczymy teraz, co tutaj tak właściwie jest. Myślałem, że to jakieś szczątki ciał leżą, aczkolwiek nie. Widzę za to pędzle i
pustą puszkę po farbie i pełno świeczek. Jakby niczym jakieś miejsce oddawania chci, czci, co nie? Tutaj jednak modlić się do puszki z farbą byłoby troszkę dziwne. Aczkolwiek czemu tyle świec przy jednej puszce z farbą? Czy kim jest ten człowiek, który to zrobił? Na to pytanie nie wiem, czy będzie mi dane właściwie kiedykolwiek odpowiedzieć. Tam jeszcze jest jeden most, na który się wybierzemy może. Bo wygląda dosyć ciekawy. Takie ciekawe urozmaicenie się wydaje dosyć. No więc wyjdziemy na niego, zobaczymy co z nim. Idziemy na ten most, aczkolwiek jedyne co znajdujemy na końcu to właśnie ta świeca. Tutaj też widocznie osoba, która ją postawiła, musiała naprawdę, nie miała chyba nic lepszego do roboty, jak postawić tak sobie efektownie, stwierdziła, że będzie fajnie, jak postawimy świecę na końcu tego mostu. No dobra, no to szczerze mówiąc wiecie, jak to tam woli. Dobra, wkraczamy. Ludzie, to wyglądało przez chwilę jak jakieś cmentarzysko. Aczkolwiek to jednak jest coś jakby jakieś płotki, które po części zostały zniszczone. Zobaczcie sami. Tu zresztą na górze jeszcze było jakieś przejście, tutaj. Interesujące. Ciekawe co tu jakieś niby jakieś pomosty, zabezpieczenia. Dear Esther, I find each step harder and heavier. I drag Donnelly's corpse on my back across these rocks, and all I hear are his whispers of guilt, his reminders, his burnt letters, his neatly folded clothes. He tells me I was not drunk at all. I teraz znowu jest wspomniany ten cały Donnelly. Jakie to ma połączenie Donnelly, Astera, a ten cały Jacob? Mi się wydaje, że to jest dosyć specyficzne połączenie i do końca ciężko właśnie określić. Do końca nie jest to właśnie określone i tu jest chyba problem tego całego połączenia. Natomiast tutaj na górze widzę też coś jeszcze bardzo ciekawego. Otóż na górze tutaj widzę jakąś jaskinię, jakieś miejsce czci czegoś. Czy co to jest tam w środku? Jakiś komputer? Zaraz do tego podejdziemy. Ludzie, co tu się działo? Widzicie to? Tabletki, jakieś jakby możliwe, wiecie co? Już wiem chyba. Ogólnie chodzi o to, że osoba, która wtedy spadła, ten cały Jacob, tak mi się wydaje, wpadł do tej jaskini, zrobił sobie coś z nogą i przyszedł właśnie tutaj. I tutaj widać jego operację, jaki próbował przeprowadzić. To znaczy, jak próbował coś tam chyba zreperować, sobie jakoś zaszyć, tu widać jakieś bandaże, chyba chciał sobie zabandażować nogę. Po co mu tyle narzędzi i skąd je miał przy sobie, tego sam nie wiem, ale jakaś aparatura jest. Coś, chyba jakiś komputer i pełno świec jeszcze jest. Pytanie, skąd miał tyle świec? To mnie ciekawi. Skąd ten człowiek miał tyle świec? Aczkolwiek to właśnie nie wiadomo, czy to w sumie te świece to chyba ktoś inny postawił, bo one są świeże, one się cały czas palą. Czyli to nie mógł on postawić. Jeszcze tu na chwilę się cofnę, bo tu jeszcze coś jest chyba. Dobrze widzę? Momencik, są jakieś fotki. Jakiś samochód, w sumie dosyć niewidoczne, takie mało widoczne. Czyli do końca nie wiadomo, co one przedstawiają. No ale takie ciekawe urozmaicenie, co nie? Już coraz bardziej poznajemy jakby historię tych wszystkich ludzi, którzy... No w sumie nie do końca wiem, kogo historię poznajemy. Czy jakiegoś losowego człowieka, czy tego Donnelly'ego, czy tego Jacoba. Naprawdę ciężko mi to określić. No i kim ja tu jestem? Do jasnej cholery. To jeszcze jest jedno pytanie, które cały czas męczy mą duszę. Dobra, idziemy dalej może. Zaraz się może coś okaże. Zaraz się coś może zmieni. Kolejny rysunek na ścianie jaskini. Ten już chyba był, to jest właśnie, czyżby to był ten wzór chemiczny? Chyba tak, ten jest jakiś, może ten jest chociaż trochę bardziej rozbudowany. Chociaż ten nie, ten to w ogóle nie wiem co to jest. Ciężko mi powiedzieć. Ale tu za to są znowu świeczki i znowu jakieś zdjęcie.
mała widoczność. Jest chyba jakaś dziewczynka. Ciężko mi powiedzieć, co to zdjęcie przedstawia. Naprawdę, niezwykle ciężko. Dobra, idę dalej. Dobra, tu widzimy kolejny jakiś punkt interesujący nas bardzo. Cóż to może być? Ludzie, to są... Co to za dźwięk? Nie no, przecież tu nic nie może mi się stać, co nie? Żaden potwór mnie tu nie zaatakuje. Gdyby tu wyskoczył na mnie jakiś potwór, to chyba bym umarł. Wracając jeszcze do mojej... rozkmin. Ogólnie rzecz biorąc, widzę, że są jakieś resztki samochodu. Tam, jak wcześniej widzieliście też zdjęcie tego samochodu, czyli prawdopodobnie to jest to samo auto. Tylko pytanie, jakim cudem? Przecież to jest plaża. Ktoś tu wjechał autem? Naprawdę? Ta historia zaczyna być coraz bardziej dziwna i coraz bardziej nie ma sensu. W sumie nigdy nie miało sensu, ale teraz jeszcze bardziej nie ma sensu niż nie miała chwilę temu. Cóż, musimy przyjąć założenie, że to jest gra bardzo artystyczna i ma na pewno głębokie przesłanie i He kept sniffing at his fingers as he sat by the roadside, waiting as if he couldn't quite understand or recognize their smell. He said he'd been traveling back from a sales conference in Exeter. He'd stopped for farewell drinks earlier, but had kept a careful eye on his intake. You could hear the sirens above the idling traffic. Krótko mówiąc, ktoś chyba był pijany i się tu rozbił, jakkolwiek to może brzmieć. O, patrzcie, tam na górze nawet jest świeca chyba, co nie? Ktoś tam ją postawił. Ej. Tam na pewno jest tylko świeca, czy jeszcze tam jest jakiś człowiek? Ciężko mi stwierdzić, bo... Ej, czy tam przypadkiem nie ma jakiegoś człowieka? Jakieś takie widmo? Tak jak wtedy jedno widmo widzieliśmy przy tym statku zniszczonym. Naprawdę to mnie takie rzeczy mnie przerażają odrobinkę. No i przez to też zgubiłem wątek moich poprzednich myśli, bo tutaj mi narrator przerwał i nie wiem, co ja wcześniej mówiłem. Coś w związku z tym, że chyba gra ma różne interpretacje. I interpretacja zależy od każdego z nas. Bo nie ma jednoznacznego wytłumaczenia. Ale dobra, już koniec rozkmin, idziemy dalej. Cały czas za tymi świecami. Tu widzimy, że znowu jakieś napisy na ścianie. Poczekaj, oddalmy się, może to będzie lepiej, może będzie, ten napis będzie lepiej widoczny z daleka. Światło z nieba. Świeciło naokoło jej? Nie wiem, co tam jest na końcu. Słyszycie? Znowu był taki dziwny dźwięk. Zaczyna mnie to pomału przerażać. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail.
shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic. And I sat here until I'd watched all of you sink. Dlaczego tu na górę nie mogę wejść? No dobra, nie wiem. Idźmy tu dalej. O, to jest chyba ten motyw. Że właśnie wziął swoje listy i porozrzucał to na plaży. I tak one skończyły właśnie. Po części w wodzie. W dużej części. Tylko dziwne, to kiedy to musiało być? Skoro one jeszcze tu są cały czas. Nierozłożone? Bardzo dziwne. Dzieją tu się stanowczo zbyt dziwne rzeczy. Teraz prawdopodobnie, pewnie tam na samym szczycie jest koniec tej naszej historii. Tam się pewnie wszystko skończy. Tak mogę przypuszczać. Jajka? No nie, to zaczyna być coraz bardziej dziwne. Nie będę tego tłumaczył. O, naokoło jego tam było. Him. Dosyć takie interesujące. To jest zejście do wody, do morza, to nie będziemy schodzić. Jak, no ja tego nie będę, jak chcecie to możecie sobie to przetłumaczyć. Moim zdaniem te napisy nie mają jakiegokolwiek sensu. Średnio stwierdzić, czy cokolwiek one odnoszą, jakkolwiek one odnoszą się do historii. Oczywiście można znowu interpretować to na milion sposobów. I mi się wydaje, że nasza historia się skończy, jak przejdziemy właśnie, dojdziemy tam na szczyt tej całej tego szczytu. Na szczyt, o Boże, na szczyt szczytu, no na szczyt tej góry, właśnie do tej anteny, czy cokolwiek to jest. To jeszcze na chwilę się cofnę, bo chcę zobaczyć, czy tędy też była droga. Tak, tędy szliśmy już. Okej, czyli niepotrzebnie się tu cofałem. Dobra, czyli musimy teraz iść do góry z całą pewnością. Ej, czy mi się wydaje, czy pomału schodzi też te nasze światło księżycowe? Nie, to chyba jest efekt taki, że po prostu to jest teraz za skałą, a nie, że się faktycznie zniża, bo tu raczej się nie zrobi nagle ciemno. Tu raczej cały czas pogoda będzie mniej więcej tak, jak teraz jest. No ale nie wiadomo. Jedziemy dalej w każdym razie. Mroczny klimat, muszę przyznać. Choć wiem, że nic mi się nie stanie. To jest mrocznie. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they resuscitated him by hitting him in the chest with stones gathered by the roadside. He was lifeless for 21 minutes, certainly long enough for the oxygen levels in his brain to have decreased and caused hallucinations and delusions of transcendence. I'm running out of painkillers, and the moon has become almost unbearably bright. Dziwne. Teraz historia wspomina jeszcze o jakimś Pawle. O Pawle jeszcze raz było gdzieś wspominane. I teraz, jeśli jest jeszcze kolejny bohater, mam już w sumie trzech wychodzi na to bohaterów. Jest jakiś Paweł, jest Danelli ten cały i ten chyba George? Nie, przepraszam, jak on się nazywał? Jacob, chyba tak. To mamy trzech bohaterów i oni wszyscy jakoś ze sobą są powiązani, aczkolwiek naprawdę... Ej, tam na szczycie jak nic jest jakieś ciało. Znaczy jakieś widmo. Widzieliście to? Jak nic, tam jakieś widmo było. Jestem przerażony, o co chodzi? Żeby to widmo jedno z tych trzech ludzi? Jednego z tych ludzi, tego całego, albo Estery może. Albo kogoś to pisał do Estery. Znowu mruczna muzyka. Ludzie, gdzie ja jestem? I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle.
when this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Widma już nie ma. Ale jestem pewien, że to z całą pewnością było jakieś widmo, które stało na tym szczycie. Tego mogę być z całą pewnością pewien. A to jest tylko świeczka, naprawdę. Coś tu jest na rzeczy. Coś tu na rzeczy jest. Aczkolwiek ciężko mi określić co dokładnie, ale z całą pewnością to jest przerażająca sprawa. Jestem doprawdy ciekaw, jak jeszcze daleko do końca. Dobra, jako że gram już 20 minut, to wydaje mi się, że w tym oto optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Następny odcinek to będzie z całą pewnością ostatni, pewnie będzie też najkrótszy Znajdź Życie, bo Znajdź Życie to już niedaleko w sumie do końca. Zresztą sami zobaczcie. A póki co się z wami w tym optymistycznym akcencie pożegnam. Oglądajcie ten wspaniały widok, bo teraz za chwilę się skończy. Oczywiście zapraszam was do oglądania następnych części, zwłaszcza że sami widzicie, jak sytuacja się nieźle rozkręca, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.